Przyszła pora na trzecią część, mianowicie na ciśnienie atmosferyczne. Czy tam ciśnienie powietrza, ciśnienie atmosferyczne, tak to się mówi. Otóż warto sobie uświadomić, że kula ziemska, mogę to tak narysować, otoczona jest takim jakby to powiedzieć otoczką z atmosfery. Prawda? Tu wszędzie w środku mamy powietrze. Ciekawe to jest, dlatego że gdzieś tam na zewnątrz tu jest próżnia, prawda? Próżnia. No i interesujące pytanie jest takie, co powoduje, że to powietrze nie ucieka, że ten gaz, atmosfera nie ucieka na zewnątrz. To jest dobre pytanie i chciałbym, żebyście się nad nim zastanowili. Dlaczego atmosfera trzyma się powierzchni Ziemi? No ale oczywiście, skoro już jest, to można sobie wyobrazić, że taki słup powietrza wywiera ciśnienie na powierzchni Ziemi. No i to ciśnienie nazywa się ciśnieniem atmosferycznym. I ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1 kg na centymetr kwadratowy. Będziemy rozmawiać o tym, jakie są jednostki, ile to będzie w paskalach. Ale co to jest atmosfera, dlatego że jest taka jednostka, która się nazywa właśnie atmosfera. Ale to wszystko na kolejnej lekcji. Tutaj pojawia się oczywiście kolejne interesujące pytanie, jak to jest, skoro ciśnienie atmosferyczne jest takie duże, to jak to jest, że tutaj my sobie żyjemy, tak, i inne różne organizmy też żyją. No i dlaczego to jest taki jakiś schematyczny rysunek żywego organizmu? No i on jest wokół otoczony przez atmosferę, w związku z tym, no, tak jak mówi prawo Pascala, wszędzie to ciśnienie jest P. Jak to jest, dlaczego nie jesteśmy zgniatani przez ciśnienie atmosferyczne? To też jest interesujące pytanie. No ale naszym zadaniem było tak naprawdę udowodnić istnienie ciśnienia atmosferycznego. No i zrobiliśmy to w taki sposób, że w misce wzięliśmy szklankę tak naprawdę, szklankę czy słoik. Tak. Nalaliśmy do niej wody, obróciliśmy do góry dnem nalaliśmy wody do niej obróciliśmy do góry dnem przykryliśmy tutaj kartką, nawet było troszeczkę tutaj powietrza w tej szklance na górze. Przykryliśmy kartką. Tak, no i woda się nie wylewała. No i pytanie, dlaczego się woda nie wylewała, skoro woda ma swój ciężar i powinna się wylewać. No i
Odpowiedź jest stosunkowo prosta. No, winne jest znowu ciśnienie atmosferyczne. No, winne jest ciśnienie atmosferyczne, które działało na tą kartkę, która jakby blokowała odpływ wody, siłą P równą 1 kg na każdy centymetr kwadratowy. Natomiast dokładnie 1 kg na centymetr kwadratowy, no i to jest równoważne ciśnieniu 10 metrów słupa wody. No i podstawić gęstość wody, liczyliśmy to, to okaże się, że to jest równoważne ciśnieniu 10 metrów słupa wody. Więc nawet jeżeli tu było jakieś niewielkie ciśnienie atmosferyczne, znaczy, nie, przepraszam, wróć, nie ma czegoś takiego jak niewielkie ciśnienie atmosferyczne. Nawet jeżeli było tutaj w tej szklance troszeczkę powietrza i tu było jakieś niewielkie ciśnienie, znaczy, jak szklanka stała normalnie do góry otworem, to oczywiście powietrze, które tam wypełniało szklankę, miało ciśnienie atmosferyczne. No ale potem to, co się stało, to stało się coś takiego, że pewnie zwróciliście uwagę, że część tej wody wypłynęła. Ta kartka zrobiła się mokra, prawda? W związku z tym jakby część wody wypłynęła i ta powierzchnia tutaj, ta przestrzeń tutaj zrobiła się większa. O to, co jest tutaj, w której było to powietrze. Przestrzeń zrobiła się większa, a gazy zachowują się w taki sposób, że im większą objętość zajmują, jeśli objętość gazu rośnie, to ciśnienie gazu maleje. No, stąd ciśnienie powietrza uwięzionego nad tą wodą było mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne. Możemy tutaj napisać, że to było jakieś P powietrza. No ale to P powietrza było mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne. No, dlatego, że to powietrze zostało jakby zmuszone do zajęcia większej objętości. No i dopóki ciśnienie powietrza plus rho g h, h jest wysokością tego słupa wody, było mniejsze od ciśnienia atmosferycznego, no to to ciśnienie atmosferyczne spokojnie podtrzymywało tą wodę w szklance. Powtórzymy to ćwiczenie następnym razem. Teraz już jak wiecie, jak to robić, bo jeszcze pokażemy inny interesujący efekt. No ale na razie to tyle gwoli wyjaśnienia doświadczenia, które żeśmy przeprowadzali.